Połów ryb nad Narwą to dobra okazja, żeby popatrzeć na inny świat. Tak nazywa się rzeka rozgraniczająca Estonię i Federację Rosyjską. Co ciekawe, po obu jej stronach mieszkają głównie Rosjanie. Miasto Narwa to jedno z największych skupisk ludności w Estonii, jednak niemalże w 90% zamieszkałe przez etnicznych Rosjan. W trakcie istnienia ZSRR władze wysiedlały z krajów bałtyckich ich mieszkańców, zastępując ich ludnością z innych republik. Po rozpadzie Związku Radzieckiego Litwa, Łotwa i Estonia stały się niepodległymi państwami. Mniejszości rosyjskiej w Estonii i Łotwie nie przyznano obywatelstwa. Jego uzyskanie obarczono obowiązkiem zdania egzaminu ze znajomości języka łotewskiego i odpowiednio estońskiego. Ci, którzy nie zdali testu, mogli zostać w Estonii i Łotwie, jednak z tak zwanym szarym paszportem, który nie uprawniał ich m.in. do głosowania w wyborach ogólnopaństwowych. Oficjalnie nie byli ani obywatelami Rosji, ani Estonii czy Łotwy. Tak powstała nowa kategoria ludzi – nieobywatele. W tym materiale odwiedzimy wschodnią Estonię i zobaczymy, jakie panują tu nastroje w obliczu wojny w Ukrainie. Nasza przygoda zaczyna się w krzakach. Zaparkowaliśmy auto gdzieś dosłownie w krzakach. Będziemy tutaj kimać, a jutro rozejrzymy się, co tu więcej się znajduje. Niby małe auto, ale w zasadzie można się rozłożyć. Myślę, że będzie wygodnie. To już nasz któryś raz w aucie. Myślę, że będzie już jak w hotelu pięciogwiazdkowym. Ale strasznie się jaram tym, że gdzieś tu obok jest jezioro, bo czuję, że rano będą naprawdę ciekawe widoki. Dobranoc. Dzień dobry. Nie widać mojej twarzy, bo jest jeszcze za wcześnie. O kurde, 3:30. Wow, niesamowita lokalizacja. Dopiero teraz czuję, że to doceniam. Wczoraj w nocy byliśmy zbyt zmęczeni, żeby ogarnąć, gdzie śpimy. A tutaj coś takiego. Witaj, Łotwo! Tutaj chyba na chwilę się zatrzymamy. Coś ciekawego sobie zobaczymy. Ogólnie to Łotwa to jest kraj, przez który w sumie przejedziemy i bardziej się skupimy na Estonii, ale w jednym miejscu musimy się zatrzymać. I to jest miejsce, w którym spaliśmy chyba 4 lata temu, coś takiego. Chodź. Tutaj spaliśmy. Zapraszamy do naszego domu, to ty napisałeś, poznaję. Tak? Byliśmy wtedy jeszcze wandalami, więc zdarzało nam się przyklejać naklejki, ale co prawda w melinach. To zapraszamy. Słabo, że ktoś to zamknął, ale z drugiej strony i tak nic tu nie ma, ale tam w lesie jest też kościół, który też zwiedzaliśmy, opuszczony kościół 4 lata temu i pójdziemy go przejść. Pamiętasz ten kościół? No, pamiętam, ale nie wiem, czy bym tu sama trafiła, szczerze mówiąc. A tu wtedy się paliła taka świeczka, pamiętasz? Tak, pamiętam, że ktoś tu był, świeczkę zostawił wtedy. Kurczę, trzeba uważać, bo tutaj z dachu się sypie. Jak my byliśmy te 4 lata temu, 5 lat temu jak byliśmy, to dach był jeszcze cały i pamiętam tutaj jakie malowidła. A, tu jeszcze jest jakiś ślad. No i wróciły na chwilę wspomnienia. A kościół w zasadzie stoi jak stał. Kto wie, może wrócimy tu za jakiś czas, zobaczymy, czy coś się zmieni. A teraz ciśniemy dalej. Kurde, trochę w tych krajach bałtyckich czuć taką pustkę, jakby bardzo mało ludzi wydaje się, że tutaj mieszka. I w sumie trochę w tym prawdy jest, bo populacja Litwy to 2,8 miliona, Łotwy 1,9 miliona, a Estonii 1,3. Jakby bardzo to można odczuć i też liczba urodzeń, ten wskaźnik urodzeń jest dosyć mały. No i też dużo ludzi wyjeżdża za pracą na zachód. Ale zobacz to, zobacz to jest skrzynka na listy? Dobrze widzę? Idealne miejsce na refleksję. Tutaj siadasz, piszesz list, a potem wysyłasz. I prawdopodobnie nigdy nie dojdzie, ale zawsze twoje myśli zostaną przelane na papier. Tak wygląda nasz zestaw na podróż autem. To znaczy tak, głośnik przenośny, bo nie mamy tutaj radia. Dla nas nawet taki układ jest lepszy, bo wolimy słuchać swoje albo audiobooki, albo jakieś podcasty. No, i z takim zestawem jesteśmy w stanie zrobić praktycznie każdą trasę. Jest Jona. Jest. Esti. Pierwsze estońskie dzieci, jakie widzimy tuż za samą granicą. Jesteśmy w Estonii i w takim ciekawym miejscu, to znaczy bardzo blisko granicy z Łotwą, więc w sumie ludzie tutaj mówią po estońsku, kawałek dalej po łotewsku, więc może tutaj też niektórzy mówią po łotewsku.
No i jeszcze ze względu na to, że tutaj był Sowiecki Sojuz i dużo Rosjan też tu w tym regionie mieszka, to też po rosyjsku, więc mieszają się trzy absolutnie w ogóle do siebie niepodobne języki. A na powitanie w Estonii tego typu pomnik zełeński. To jest wykonane z 70 ton piasku, a ma to być w ogóle statua wolności, tylko że z twarzą Zeleńskiego. Bardzo ciekawe znalezisko, czytaliśmy już o tym w internecie, myśleliśmy, że ciężko będzie to znaleźć, a to w zasadzie jest przy rondzie, od razu rzuca się w oczy, jak się przejeżdża autem, więc nie było z tym żadnego problemu. A tak dobrze takich pamiętników gdzieś? Tam strojecie się, traktory, tanki. Lecimy się rozejrzeć dalej, pani nam powiedziała, że w dalszej części miasta są inne takie piaskowe rzeźby przedstawiające między innymi rosyjskich żołnierzy, którzy kradną jakieś lodówki i tego typu rzeczy. Takie jest założenie. I ta akcja, co była z traktorem, też będzie uwieczniona. Tu jest piasek, tworzy się jakieś nowe dzieło sztuki. Wy gawalicie na ruską? Pytałeś szutkę. A, co jest strojca? Na co pochodzi? Na tank? No, wy ugadali. Да. И это сложно, типа, сделать? Любое, если надо делать, то это не очень просто. А помощники у вас есть? Вы... Нет, у каждого своя работа. А если, например, дождь пойдет, это удержит? Проклеено будет, должно удержать. Jedziemy już tak dłuższy czas i pojawił się pewien problem, bo nie zwracaliśmy uwagi i zasłuchaliśmy się i nie mamy paliwa. Jakaś taka osamotniona ta stacja. Zaraz zobaczymy, czy w ogóle można zatankować. A jak to się płaci? Wow, ale ta cisza jest niesamowita. Słyszysz? Ale przyjemnie, nie? Ptaki śpiewają. Fajna stacja na odpoczynek. Aha, dobra, ona jest samoobsługowa. Jest tak przyjemnie, że może ten dystrybutor rozkminiać nawet jeszcze przez pół godziny. Pin jest ok. Teraz możesz tankować. No dobra, to lecimy. O! To jest dosyć drogo. Tu jest po 2,07. No dobra, starczy. Zatankowane i możemy ruszać dalej. Aha, wracamy przy okazji do słuchania naszego audiobooka. Rosja nie spodziewa się kontrataku. Spodziewa się, że się przestraszysz i uciekniesz. A jeśli zaczynasz się przeciwstawiać i uderzasz w jej ludzi, są zdezorientowani i nie wiedzą, co się dzieje. Mieliśmy zabawną sytuację przed chwilą, to znaczy jedziemy w Estonii wzdłuż tam granicy z Rosją. My minęliśmy takie auto, całe zielone, w środku tam widzieliśmy jakichś umundurowanych ludzi i oni potem mignęli, włączyli sygnał, zatrzymali nas. No i sprawdzili nam wszystkie dokumenty i zaczęli nas wypytywać, jakby co tu robimy, że to jest blisko granicy i tak dalej, i tak dalej. Żadnych problemów, chwilę nas podtrzymali dosłownie, ale jednak o kontrolę przy granicy są, podejrzewam, bardziej biorą to na poważnie. No i znowu zmiana pogody. Zrobiło się ciemno, trochę kropi, wieje. Korzystając z tego, że zrobiliśmy sobie postój, to opowiemy wam trochę, jak przygotowujemy się do naszych podróży. No i wiadomo, jest to uczenie się języków, jest to zbieranie materiałów, szukanie kontaktów, ale jest też jeden bardzo ważny aspekt, o którym w sumie możecie nie wiedzieć, to jest słuchanie tematycznych audiobooków. No i te audiobooki pomagają nam lepiej poznać miejsca, do których jedziemy i zrozumieć też ludzi, z którymi będziemy rozmawiać. A jak już mowa o audiobookach, to chcieliśmy wam przedstawić partnera tego odcinka. Audiotekę. Bardzo cieszymy się z tej współpracy, bo mega lubimy słuchać audiobooków i robimy to ciągle. Przede wszystkim dlatego, że są ciekawe, to wiadomo, no ale jeszcze do tego praktyczne, bo można ich słuchać podczas innych czynności, na przykład, nie wiem, czekając na lotnisku albo jadąc autem. My najczęściej słuchamy literatury faktu, biografii i reportażu, ale są też różne inne kategorie i myślimy, że w sumie każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Ogółem to w Audiotece Klub jest do 11 tysięcy audiobooków z różnych kategorii i powiedziałabym, że jest taka kategoria rozrywka, ale też jest taka przydatna wiedza. Jeśli chcecie sami wypróbować, ta audioteka daje wam do 18 lipca 30-dniowy bezpłatny dostęp do usługi Audioteka Klub. Ogólnie, żeby to ogarnąć, wystarczy wejść w link, który wrzucimy wam w opis tego filmu, zarejestrować się lub zalogować i aktywować dostęp. Potem pobrać aplikację audioteki i zalogować się, no i korzystać do woli. A, i ważna sprawa, audiobooki można pobrać sobie w aplikacji i potem słuchać ich offline, jak nie mamy dostępu do internetu, na przykład w samolocie albo na dworcu. Wrzucimy wam info w opisie odcinka, a my wracamy do słuchania książki fińskiej dziennikarki Trolle Putina. Polecamy. Dezinformacja jest bardziej wiarygodna, jeśli za rozpowszechnianiem poszczególnych treści stoją pozornie nieszkodliwi i porządni obywatele innych państw.
to jesteśmy w miejscowości, gdzie spotykamy rzekę Narwę, czyli rzekę, która rozdziela Estonię od Rosji. Rzut beretem, Rosja, po drugiej stronie wody. Tam wyżej jest miejscowość Narwa, większa miejscowość, ale na razie jesteśmy w tej małej miejscowości i zobaczymy, co tu można ogarnąć. Zdravstvujte, słuchajcie, znajdźcie gdzieś jest jakaś gościnica, ileż to w tym duchu? Nie, to wopsie. A restauran, ile miejsca, żeby pokuszać, to... To, że nie to. A magazyn? Nie z magazyna, nie to. Серьезно? Ну а где покупки делать? Это выйти по дороге, прямо езжайте 30 километров. Какие задбанные, не? Але забаш, забаш то, забаш то с этой стороны. Тут нормально кто-то в огороде ма, який замок, что это вообще есть? Где? Что это есть? Там руины какого-то замку. Тут такие домки колоровые. Там тоже колоровые домки. Тиша. I podobno nie ma tu żadnego sklepu ani niczego. Szybko, szybko, bo komary. Psikam cię, zamknij oczy. Bardzo ciekawe jest to, że nikogo tu nie ma, że jest taka pustka, że nikt nawet nie wychodzi przed dom. Słup ogłoszeniowy, na nim skrzynki też, informacje o kleszczach i to ciekawe, wszystko jest po estońsku. A mieszkańcy tutaj w większości porozumiewają się po rosyjsku. A tu przesmyk. I tam już jest chyba Rosja, tak? Tak. Привет, Россия! Здравствуйте. Мы туристы из Польши, никогда в жизни не видели вот такой границы. Вы бы могли нам сказать, это нам очень интересно, когда, например, кто-то рыбачит на лодке, то можно так просто плывать? Нет, надо карточку. А, то есть если я бы, например, хотел здесь порыбачить, невозможно так делать, да? Граница посреди реки идет. Вот буй там стоит, есть вот. За него я уже не могу. Такое... Я так родился на той стороне. А сейчас там сложно, типа, люди, которые живут в Нарве, чтобы попасть в Ивангород, это... Надо просто... визы. У кого российское гражданство, нормально, у меня эстонское, мне надо визу. А сейчас тут консул уехал, в общем, непонятно с этой войной. Можно закрыть, что у нас тут... Сталин, и чтобы документы российские получить, надо в Сталин ехать. Здравствуйте. А почему здесь вообще людей нету? Сюда приезжают в основном на выходные. Понятно. То есть люди здесь не живут? Ну, зимой практически не живут. А там можно зайти на реку или это там пограничная зона? Конечно, там можно, да. Купаться можно или нет? Конечно, там пляж есть. Ну, типа... При этом купаемся. В сторону России невозможно? Нет, там половинка буйки стоят. А, то есть там, где бойка, дальше нельзя? Дальше нельзя. Пограничники вас сразу. Там просто это очень интересная граница. Мы никогда такое не видели, чтобы можно было типа кричать и с другой стороны. Да. Человек... Мы так раньше ездили, потому что здесь вот, если садились люди, ну, когда все нормально было, дружили вроде как Эстония с Россией, здесь на лодках ездили, здесь магазины прям сразу, вот на той стороне. А пойдемте, я сейчас вас сведу с одним человеком. А вот, да? Вроде как здесь его родители здесь жили. А здесь все русскоязычные, да? И чудское, да. Потому что я там видел, все написано, например, на остановке на эстонском языке. Ну и что? Там ничего сложного. Мы же немножко это понимаем на эстонском. А, ну продаются? А сколько стоит? Знаете, более-менее? По-моему, 70 тысяч. О, здравствуйте, Борис, приятно. Александра и... Борис. А, Ноу Джонсон. Я оставляю? Да. Развеселишь? Молодежь. Ну да. Od spacerów po ulicy skończyło się na tym, że zaprosił nas ziomek do siebie do chaty. Krótko mówiąc, pasjonat Sowieckiego Sojuza. A zaprosił nas, żebyśmy się przekimali u niego w budowanej saunie. Nalałam herbaty i wonczaj. Jest to herbata z traw plus z jagody. I oprowadzimy was teraz po tym miejscu, gdzie będziemy spać. To jest nasza sypialnia. Łóżko już pościelone. Jego rodzina jest artystyczną rodziną i chyba córka maluje, więc jest piękny obraz. Ruski nie zdajecie. I tego typu fantów jest tu dosyć dużo. A teraz zapraszam do najciekawszego miejsca, czyli do sauny. No dobra, to idziemy w Kimę w takim razie. Dobranoc. Podeszliśmy rano na plażę. Z drugiej strony od tej wioski, z jednej jest rzeka, a z drugiej jest olbrzymie jezioro, które wygląda dosłownie jak morze, nie widać drugiego brzegu. Spędziliśmy noc u tego ziomka. Czujemy, że mamy naprawdę solidnie zryte banie, bo okazał się takim, no właśnie, sowiecki nacjonalistą. W niego też było dwóch ziomków. I później się okazało, że tych dwóch ziomków w ogóle siedziało kilka razy w więzieniu. Jeden ziomek powiedział nam, że ostatnio siedział w więzieniu za to, że pobił
jakąś kobietę. Mówił, że nie chciał jej pobić, ale tak wyszło. Ale potem zaczęli nam opowiadać o tym, że są srogie przepisy w Estonii za na przykład śpiewanie sowieckich piosenek i za wychodzenie z rosyjską flagą i strasznie na to narzekali. I że za to są jakieś duże mandaty i oni zresztą te mandaty chyba nieraz płacili. Więc bardzo specyficzny klimat. Wczorajszy wieczór był bardzo taki no ciekawy, ale też dziwny. No ale cóż, dla takich doświadczeń się też w sumie podróżuje. Nasz gospodarz też krytycznie wypowiadał się o Ukrainie i mówił, że od 2014 roku wprowadził sobie prywatne sankcje i razem ze swoimi znajomymi nie kupuje żadnych towarów z Ukrainy. Z drugiej strony niby się odcinał od Putina i tak dalej, ale tak niby, bo jak schodziło na jakiekolwiek ukraińskie kwestie, to widać było, że powtarzał jakby tą propagandę prokremlowską. A, no i oni te prawa w ogóle odnośnie tego, że nie można chodzić na przykład z rosyjską flagą czy śpiewać sowieckich piosenek, nazywają faszyzmem. I też tak prowokacyjnie zapytaliśmy ich, bo uważają, że właśnie, że to są takie srogie przepisy, że tak państwo nie powinno ustanawiać takich praw. I zapytaliśmy ich też tak prowokacyjnie, czy uważają na przykład, że 15 lat więzienia za nazywanie tak zwanej operacji wojennej wojną, czy to jest faszyzm. No to stwierdzili, że przecież tak w każdym kraju jest, jak kraj prowadzi wojnę, to że nie można krytykować tego kraju, więc widać było, jak po tym jak odpowiedzieli nam w ten sposób, wiedzieliśmy, że nie będzie z nimi żadnej już dyskusji, więc skupiliśmy się tylko na słuchaniu w sumie. A teraz oglądamy jezioro i ciśniemy dalej na Narwę. Co się dzieje? Nie dajesz rady przy tym wietrze? Ej, pada! Chodźmy do auta! Dobra, chodźmy do auta. Do samochodu. Dojeżdżamy do miasta Narwa. To 65-tysięczna miejscowość znajdująca się na samej granicy z Rosją. W czasach ZSRR Sowieci dokonali tu tak wielu wysiedleń, że całkowicie zmienili strukturę ludności. Dzisiaj Narwa to miasto, w którym przysłuchując się codziennym rozmowom można całkowicie zapomnieć, że znajdujemy się w Estonii. No i witamy w Narwie. Plan na dzisiaj jest prosty. Idziemy włóczyć się po okolicznych uliczkach wzdłuż granicy rosyjskiej. Rozmawiać z ludźmi. Jak na razie słyszeliśmy w większości język rosyjski, ale zobaczymy, jak pójdzie dalej. Tak, zobaczymy, co dzisiejszy dzień przyniesie. Podobno jest jakiś dzień miasta czy coś takiego. No i pójdziemy z flow. No. O co chodzi? Gdzie jest ta młoda? O kurde! Dobra, spadamy, stąd, uważaj, uważaj! Chodź! Ola, tu! O kurwa! Ty widziałeś to? Masakra, leci na nas! To, chcieliś prawie schodzić. Ura skakuj to. Oni... Jakie maleńkie dzieciąnusze u nich jest, a nie za dzieciąnusze. No a jak tak słyszył z tą maleńka czeka tam? Nie znam. Ona upała? Kryciali w dalszych, ja wyglądam w okno i czuję, że tu ktoś jest, no mnie nie widno. Oni realna po prostu atakują ludzi. Ludzie walicie od cuda. Też miałeś wrażenie, że nas dziabną? No kurde, one leciały tak mega nisko, dwa razy na mnie leciały. Wziąłem po prostu, schyliłem się tak, wiesz, ja też szyję schyliłam. Schowałem ręką. Ja też. Normalne wsi. A, co to odblokirowało? Gdzieś? Ой, какой. И сейчас. Вы сами местные? Ну, господи, да? В школе-то я директором школы был. Нам сюда работать. А вы откуда приехали? Давно? В Россию. А, ну типа какой? Мы были в России. Какой там, какая-то область или район? Ну, я уж сам давным-давно там забыл уже в своей России. Если что-то вам ничего не получается, пожалуйста, я буду защищать вас. Вы знаете, с какого года это здание? Да. Я точно не знаю, но 45 я здесь живу уже. Знаете, я очень старая, мне уже за 90. А я вот все еще ползу, мне цветы нужны. Я телевизор сейчас почти не включаю, про войну все показывают. А я-то Вторую мировую войну видела, я ребенком была. И мне сейчас страшно смотреть про это. Тогда... Я осталась совершенно неграмотной. Я пишу и читаю самоучкой. Ага, еще и стихи пишу.
A wy piszesz stichy? Serio? Tak, moja babuszka, to że ona nie, babuszka też pisze stichy. No na polskim języku. Ja w szkole nie chodziła. 8 lat było Niemcy k nam przyszli. No ja nie zdzieszniej. Ja ze Smolenskiej oblasti. Здесь я живу в Эстонии 72 года. Ну вот на комбинат приехала, здесь же много фабрик. Ну видите, вот не, Эстония не так давно отделилась. Ну да, 30 лет. Паспорт у меня российский, и у меня родственники в России. Я, мне так приятно с вами пообщаться. Нам тоже. Вот видите, сколько цветов насажала. И у вас давно такой огород? Да, это, ну вот сколько живу, столько этот огород. Заходите, заходите, ко мне гости идут. Нет, здравствуйте, здравствуйте. Я ушла. Что зачем ты мне принесла? Затем, что надо. Сколько этому дому нашему, вот, сколько лет? 56 лет. Я 45 здесь живу. А я 56, при въезде. Новый дом только сдали, еще холодно было. Прикройте дверь, там это, с прихожей, там воняет, у нас там пьяница. Я ушла. А что ты двери не закрыла? Я говорю, иди. Ну я вышла вот под дом. А я пришла, и тут открыто, а этот только вышел. Я говорю, вот да? Зашел бы, а это я вот выхожу молодежь, вчера. Молодежь из Польши. Они ходят, фотографируют наши дома. Хрущев строил эти дома, это называются хрущевки. В этой квартире живет пьяница. Вы знаете, вот этот пьяница мне неделю назад, он меня поймал, я пошла в подвал за досками там загородить, а он меня поймал, там чуть не убил. Денег просит, он у всех просит денег. А вы говорили об этом полицейским и так далее, что пьяница вас... Я была, это, я была убить, в милиции. Да? Письмо прислали мне с милиции на эстонском, только на эстонском. А я-то не умею на эстонском читать. А, то это интересно. То есть, когда вам приходят документы такие государственные? Только на эстонском. Пани нас запросила до себя на хербату, представила столик. Только в Боге успокаивается душа моя, от него спасение мое. Половина у нее в Таллине живут, сын здесь же в семье живет. А те, которые живут в Таллине, говорят еще на русском или нет? У них паспорта эстонские. А, но понимаешь. На русском, да, на понимаешь. Русском. Вы знаете этот кот? Вот слушайте. Вы знаете, я на самом дне рождения еще танцевала. В каждой нации есть гады и хорошие. Я помню, вот немцы были. Мать там под окном посадила морковку. Она вот такая была морковка. А я вижу, один немец любит морковку, витамины любит. А я вытащила эти морковку и этим немцам отдаю. А они мне давали со своего пайка, давали хлеб. Он меня бывало, киндер, камае. И мне дает хлеб. А Польша за кого воюет? За русских или за украинцев? Мне это все равно. Польша не воюет. Мне ли? Польша не воюет? Нет, Польша только принимает беженцев. Для меня лишь бы только не воевали. Столько гибнут людей. Ну все же, ja i to żyć chcę, no. Ciekawa rzecz w Narwie to jest to, że może tu spotkać sporo uchodźców z Ukrainy i z tych rejonów najciężej dotkniętych wojną, między innymi Mariupola. I wczoraj rozmawialiśmy z jedną dziewczyną, która właśnie stamtąd wyjechała. Nie nagraliśmy jej, bo to była taka, no po prostu ona nie chciała. Jest to naprawdę interesujący temat, o którym wcześniej po prostu nie wiedzieliśmy. Słuchajcie, потому что я только что встретил девушку из Мариуполя. Откуда здесь в Нарве столько людей из Мариуполя? Здесь в Нарве только одни мариупольцы выезжают, потому что через Россию наши едут. И как это происходит? То есть можно вывести людей из Мариуполя? Можно вывести людей. На Запорожье у нас не получается. Вот, и они собирают в Мариуполе людей, отвозят на фильтрацию. А что это фильтрация такое? Фильтрация, отпечатки пальцев, проверка документов, проверка телефонов, проверка, раздевают на теле, ищут наколки. То есть ищут. Если кто-то был, ну, там, военным, его раз русские, наверное, бы не пускали? Да, некоторые люди исчезают, ну как, просто пропадают с наколками, либо какие-то там для них подозрительное, я не знаю. То есть думаете, здесь в Нарве будет еще больше? Здесь будет еще больше людей из Мариуполя, потому что это единственный путь по логистике такой удобный. То есть людей забирают русские волонтеры, отвозят, берут с границы, отвозят до Ростова, сажают на Ростов, на Питер. Люди доезжают до Нарвы. И здесь уже встречать должны европейцы. А скажите, потому что это не секрет, что в Нарве есть, ну, определенное количество людей, которые 90... под давлением российской пропаганды. И они, типа, поддерживают... 93%, как мне сказали, в Нарве русских. Ну да, но есть среди этих русских тоже такие, которые поддерживают, типа...
ну, войну и так далее? Наверное, много. Ну, по крайней мере, мы не сталкивались с такими с проблемами. Ага. Не было у нас стычек никаких. Но я знаю, что в этом центре есть Нарви-центр, и не один, да, которые помогают. Но проблема в том, что на границе никого нету, как в Польше. Нет ни медиков, нет никого нет. Пустая граница. Волонтеров тоже нет. Ага. Люди выходят с границы, они не знают, куда идти. А скажите еще последний вопрос. Потому что всю войну вы были в Мариуполе или... Нет, я приехал в Чехию 18 января, я приехал в Чехию на заработки. Когда началась война, я приехал на границу Медика в Польше и стал встречать украинцев. Я думал просто, как и все мариупольцы, да, приеду, заберу там семью и поеду. Но моя семья осталась в Мариуполе, они до сих пор там. У меня успел выехать только младший сын. А долго ли все такой период, где в Мариуполе вообще еды не было? Потому что была такая информация, вот, что... Так вот это ж два месяца вообще еды не было. Люди сидели реально... по подвале, там и сейчас у людей в некоторых районах нет еды, потому что, например, русские, да, там начали подкармливать, они сняли себе на телевидении это все, а сейчас мне звонят и говорят, что еды там не раздают, либо заставляют работать за пайки. Они обещали платить им деньги на разгребать завалы, которые ж... Ну, да, да. Люди, трупы и все такое, они им какие-то деньги обещали. Нет, сейчас они просто им дают пайки. Люди хотят уехать. Люди понимают, что в Мариуполе сейчас начнется эпидемия. Потому что сейчас они пустили воду, вода потекла со всех дыр. Это ж трупы, которые гниющие, там 3 месяца под завалами. Они их не разгребут еще долго. Это вообще страх. Они проезжают, у них нема ничего. Они голодные, да, ну, у них желудки уже сузились, они привыкли к маленьким порциям, рассказывают страшные истории. Как они, например, ложку варенья, да, делили детям на день. Или какую-то глюкозу они пили. За воду вообще страшно говорить, потому что они пили воду из батарей, они пили воду из сливных ям. Там столько историй страшных можно рассказать. За трупы, за собаки, которые бегают с людскими руками, которые едят человеческие тела. За людей, которые под завалами оставались, а которые в подвале, да, которые дом разбомбило, засыпало подвал, остались маленькие окошки, и люди не могут оттуда выбраться. И им заносили туда еду, передавали через окошки. Что с этими людьми, неизвестно. Сколько людей под завалами, неизвестно. Там ад, страх, и именно мариупольцам нужна сейчас помощь. Именно мариупольском, и именно здесь, на Нарве. Нужно брать этих людей, насадить на хотя бы маленький спринтер, автобус каждый день, чтобы он приезжал, забирал людей и вез на Польшу. В Польше есть места, в Польше мы уже можем помочь, потому что поляки, ну это такой народ, я не знаю, я с таким чувством проникся к полякам, они мне стали действительно родными, родными, сколько я их знаю. Понятно. Чистое, доброе сердце. Bardzo ciekawa rozmowa. Jeśli ktoś z Was może akurat jeździ do Narwy albo ma możliwości, żeby pomóc w wywożeniu ludzi, którzy są w Narwie, ale uciekli z Mariupola i chcieliby się dostać gdzieś dalej, no to pisze do nas na Instagramie, może coś razem wymyślimy. Chyba najdziwniejsza granica, jaką widziałam. Gdzie jest granica? Za mną, tu. Przechodzimy obok, tu masz nawet znaki, widzisz? Granica, wszystkie paszporty. Żebyśmy my przypadkiem do Rosji nie wbili. Musimy przejść pod mostem, który jest mostem granicznym. I chyba wydaje się, że to jest normalne tutaj. Tak. Że ludzie spacerują, tak. Ale widzimy z drugiej strony Rosję. Jakby te wszystkie druty kolczaste. I zawsze jak byliśmy na granicach rosyjskich, to mi się to kojarzyło z tym, że wszędzie był po prostu zakaz filmowania, jacyś ludzie w mundurach, a tu jakoś tak trochę inaczej, nie? Że spokojnie mogę uchodzić z kamerą. Przede mną jest most, który jest granicą. Jedna strona to Rosja, a druga strona to już Estonia, Unia Europejska. W Estonii mieszka ponad 300 tysięcy etnicznych Rosjan. Z tego 90 tysięcy ma paszporty rosyjskie, a 66 tysięcy jest tak zwanymi bezpaństwowcami. Ale ta sytuacja się teraz zmienia ze względu na to, co się dzieje w Ukrainie, to znaczy wielu tutejszych Rosjan chce mimo wszystko jednak odciąć się od Rosji i w tym roku, jakby od początku wojny, zanotowano 3-krotnie większą liczbę wniosków o estońskie paszporty, ale żeby dostać ten estoński paszport, to nie jest takie proste, bo trzeba zdać egzamin z estońskiego na dość wysokim poziomie, który jest bardzo trudny. No i trochę jest z tym roboty i pogadamy zaraz o tym z jedną parką, których poznaliśmy przez Couchsurfing. Вообще в Эстонии существует, ну, в Нарве три типа паспорта, да? То есть эстонский, российский и так называемый серый, да? Ну, я бы сказал, что, ну, в массе своей, да, подавляющее большинство здесь, я бы сказал даже,
либо серые, либо российские паспорта. А что это серый паспорт? Ты мог объяснить? Серый паспорт – это лицо без гражданства. Ну, из всех стран мира, только, по-моему, двух стран что-то подобное существует. Это Эстония и Латвия. То есть в процессе распада Советского Союза люди, которые решили здесь остаться, им нужно было сдавать экзамен по натурализации. Или как бы вот остаться здесь и иметь вот этот серый паспорт. Но в Литве так не было, да, если я помню хорошо? Да, в Литве нет. В Литве очень умно поступили. Они сразу всем, всем россиянам, те, которые там остались на тот период, выдали всем гражданство и, соответственно, свои паспорта. И самое главное, там большое количество русских, которые знают литовский язык. А самое главное, они, естественно, не смотрят российские новости, не знают, что там происходит. Им они против войны, и это очень хорошо. А думаете, что в Латвии и в Эстонии больше... Однозначно больше. Однозначно больше. Таких людей называют здесь ватники, ну, мы их называем. Подожди, ватник — это человек, который верит в российскую пропаганду, да? Да. Они смотрят русское телевидение, они считают, что в России хорошо, потому что там дешевле, чем в Эстонии, но они забывают о том, что там зарплата 12 тысяч, и на эту зарплату жить крайне сложно. Я слышал, что здесь запретили, например, там «Россию-1», «Россия-24», каналы. По той же причине. Ну, относительно того, чтобы эти люди, которые ностальгировали и так до этого, да, но они вообще все равно, мне кажется, продолжают смотреть в интернете, хотя бабушки, наверное, этого не может, они могут, но им до того, как запретили, тем не менее, я думаю, смотрели и впитывали в себя все, что Крым, тем не менее, их, хотя они живут в Эстонии, да. Вы сказали, что в Литве вот таких ватников, да? Меньше. Их меньше. Да. И думаете, что это из-за того, что просто всех россиян там в Литве им дали просто паспорта? Да, они себя внутри страны чувствуют своими, потому что их сразу признали, им дали все, что нужно. Ну хорошо, но ты родился здесь, и сейчас, например, ты себя чувствуешь русским или эстонцем? Или... Но если, я понимаю, это сейчас пафосно будет звучать, но я считаю себя гражданином мира, ты не чувствуешь себя полноценно здесь своим. Ага. Но там и в России там тебя за своего-то тоже как бы. Ну, просто ты говоришь на их языке, они удивляются, почему так хорошо. Как ты назвал его? Внутреннее изгнание. Внутреннее изгнание, да. Да. Как человек, который здесь родился и вырос, но в России периодически путешествовал там с 12-го года, на него в определенный период накатывает. То есть он может там быть определенное время, 2-3-4 месяца. После определенного периода его начинает колбасить от несправедливости системы, того, что он видит, потому что он не в ней родился, он этого с детства не видел, он не привык. Как думаете насчет языка здесь? У нас большая проблема с образованием. Много лет уже перестройка идет, чтобы образование стало полностью на эстонском языке. А ну ты изучался в школе на русском или на эстонском? Да, у меня русскоязычная была школа, у нас был эстонский язык, если мне память не изменяет, 2 раза в неделю. Сейчас тоже так? 2 раза в неделю? Нет, сейчас, по-моему, побольше. Я больше чем уверен, что 40% точно на эстонском. А были какие-то попытки, чтобы помочь людям постарше, чтобы изучить эстонский язык? Ну, я бы сказал, что социальная инициатива на этот счет есть. То есть есть программы, где выделяются деньги, там, гранты, не знаю, как это в Нарве, давайте так. Ага. Это, наверное, никому не надо. Ага. То есть особенно вот людям старшего возраста, у которых там вот огород, телевизор и кошка, да. Ну, а здесь есть напряженность, по твоему мнению? Ну, опять-таки, как к этому относиться? Я просто знаю, что эстонский менталитет очень такой закрытый. И, соответственно, они даже между собой не вот так вот радушно, да, и... Но эстонцы считают, да, что русскоязычные люди здесь это проблема. Потому что они любят там выпить. Ну, то есть это клише, да, то есть не все далеко, конечно, этим занимаются. Я бы все-таки не говорил, что есть, по крайней мере, была напряженность до вот этого года. Здесь не может быть напряженности вообще никакой. Здесь просто русские все. Да. Насчет Таллина давно там не был. Но если, например, допустим, было бы здесь референдум, оставаться в Эстонии или присоединиться к России, чтобы люди... Как думаешь, просто твои ощущения? Ох, я не могу отвечать за всех тут подряд, потому что, во-первых, я тут очень давно уже не живу на постоянку. Но мне кажется, здесь нет такого вот желания, потому что, мне кажется, и невеликое количество людей, которые в России вообще бывали.
niezła akcja. Zeszliśmy trochę obok tego zamku i znaleźliśmy Lenina, który pewnie kiedyś stał w bardziej centralnym punkcie miasta, a w tej chwili stoi tutaj schowany za zamkiem. Ale ciekawie go postawili, nie? Z tą ręką tak. Słyszysz, tam w zamku coś się dzieje. I moje błędy przepraszam, przedstawicieli nieczynienia. Przyszliśmy całkiem przypadkiem do zamku i okazuje się, że w tym momencie jest coś rozdawane ludziom. Z tego co widzę, jest to, że ludzie podchodzą i dostają estońską flagę, bo dzisiaj poza dniem miasta, jak się okazuje, jest też dzień estońskiej flagi. Turysty z Polski, co здесь происходит? Сегодня есть или ППФ, день эстонского флага. Им вручают флаги, чтобы на домах вывешивали в праздник. А для большинства людей здесь более важен эстонский флаг или российский флаг? Или... Ну, здесь Эстония. Ну, понятно, понятно. Поэтому эстонский флаг вот висит на границе, ага. Вот там. Видите, большой флаг? Города совсем другой у нас флаг. Ага. Наподобие Украины даже. Bardzo ciekawe. Jest dzień dzisiaj flagi też Estonii. I w tym miejscu, gdzie jakby to jest świętowane, jest taki mały ogródek. Kilka takich małych ogródków z wbitymi flagami Polski. My snimamy taki reportaż pro Narwu i nas prosto udziwiło, że to są polskie flagi. Dlaczego tak straciłeś? Narski muzej dawno drużył z posolstwem Polski w Estonii. I вот этот вот польский аптекарский огород был подарен Нарвскому музею в День Европы. Wchodzimy na górę, żeby zobaczyć Narwę w całej swojej okazałości i Iwangorod, czyli miasto rosyjskie, które jest z drugiej strony. Tam widać rosyjską flagę. Powiewa na tym drugim zamku po drugiej stronie. Tutaj na dole jest promenada estońska, a tam z drugiej strony jest rosyjskie pobrzeże. Głównie po prostu taka, no taka dzika plaża, można powiedzieć. Wlazłem trochę tutaj. Widok jest niesamowity. Widzę z góry no prawie całe to miasto rosyjskie, Iwangorod i most graniczny, na którym normalnie jest kolejka samochodów. Na środku rzeki jest też boja, która wyznacza miejsce, do którego można pływać i miejscowi mogą sobie łowić tu ryby. Uciąłem sobie ciekawą pogawędkę ze Estończykami, których spotkałem tutaj na zamku. Przyjechali z Tallina i mówili, że pierwszy raz są w Narwie i że są w szoku, w sensie, że byli w sklepie i tak mi mówili, że nikt nie mówił po estońsku. Przypomniało mi to sytuację, którą mieliśmy dość zabawną. Chciałem kupić wodę niegazowaną i stały te butelki z wodą, no i tam było wszystko napisane po estońsku, a my nie znamy estońskiego, więc czytam to i jakby nie wiem, czy to jest gazowana, czy nie gazowana. No i po prostu przechodził starszy pan i się go zapytałem, o przepraszam, czy po rosyjsku, czy wie pan, która to jest gazowana, a która nie gazowana? I on też nie znał estońskiego, więc powiedział mi tylko, że zobacz, która butelka jest twarda i ta, która jest twarda, to jest gazowana, a ta, która jest miękka, to jest niegazowana. Ewidentnie coś się w tym mieście dzieje, bo tam był dzień flagi, tu są jakieś namioty, a tam zaraz uliczkę dalej są gonki na mylnicach. Nie wiem, co to jest. Jakieś wyścigi. Mylnice to są młyny. Słuchajcie, wy znacie gonki na mylnicach, a to będzie tut? What? Gonki na mylnicach. Nikt nie słyszał o gonkach na mylnicach. Dlaczego my słyszeliśmy? A, mielnicach! Гонки на мельницах. Это самодельные машинки, сделанные из всего, чего только можно. И они вот там, это не мельница, там мыльница, мыло. От слова мыло, мыльница. Ну вот как будто я в мыльнице. Села в мыльницу, знаете, мыло куда кладу. И сел туда и поехал. Але из нас мощки. Но варто еще научить новое слово. Уже знаем сейчас. Мельница, мельница, то są две разные вещи. Ребята, скажите нам, мы с Польши приехали, что здесь будет происходить? А вы не говорите на русском? А девушки здесь местные или он приехал из Таллина? Из Раквера. Это 100 километров до Таллина. Выстиги этими аутами, из того, что нам поведели, это coś такого специального для Нарвы. Ale przyjechały też z drużyny z innych miast, które nie mówią po rosyjsku. Здравствуйте, слушайте, какие могли нам объяснить, какие правила в этой игре? Вот с Юрий, вот это парень, он вам объяснит. Правила очень простые, максимально оригинальная машинка должна быть. То есть ни на скорость, никаких опасных, ни прыжков, ни трамплинов нет. А, понятно. Ну я видел здесь международные типа соревнования. Да, у нас есть из Латвии команда, у нас из Болгарии есть команда, а остальные все из Эстонии, от вот самых дальних точек Эстонии, от нашей Нарвы и до острова Хиюма. Команды проехали таким образом, чтобы
максимальное количество зрителей, чтобы они все смогли посмотреть и оценить техническое совершенство и красоту болида. Дорогие друзья, и мы приветствуем на стартовой черте команду, которая называется «Мистерей Айгли». Мы самые экономические, самые зеленые. Абсолютно рефабришек, полная зеленая энергия. Внимание, марш! Niesamowite jest to, że pojawił się tutaj ambasador Stanów Zjednoczonych, który wspiera tą imprezę, ponieważ cała ta zabawa właśnie wywodzi się z Ameryki. I just want to say congratulations to everyone who is out here today. We are celebrating 100 years of relations between the United States and Estonia this year. And we are proud to have all of you as our friends and partners. Посмотрите, дорогие друзья, обратите, что они остановились специально, чтобы раздать кому-то больше угощений, в котором они, ну, выдают специальные звуки, дорогие друзья. Пожалуйста, можете. Wszystko tu się dzieje mega szybko, dopiero co się skończyły wyścigi i zaczęła się jakaś parada, która idzie w kierunku parku. Narwa ma swoje kolory, w sensie flaga Narwy. Jest to żółty i niebieski, czyli de facto jak flaga Ukrainy, tylko że na odwrót. Tak, i tutaj go widać z tej strony. Flaga Estonii i flaga Narwy tuż obok. Nie spodziewałem się, bo tak de facto niewielkim mieście tak ogromnej parady, która ciągnie się przez całe miasto. I co ciekawe, wszyscy tu mówią... А мы нашу славную Украину, эй, эй, русы, селимо. Скажите, можно вас что-то спросить? Мы снимаем такой влог про Нарву. Вы из Украины, да? Да, я сама мариупольчанка. Мои родители из Мариуполя. А давно здесь? Лично я здесь живу 3 года. И вы чувствуете поддержку местного населения в Нарве? Да, они нам помогают, они поддерживают наши инициативы. Мы помогаем людям после тяжелого... О, простите. Да, после тяжелой жизни, тяжелой ситуации. А много беженцев здесь приезжает? Да, очень. Хорошо. У нас очень много транзитных людей каждый день. И беженцы, которые на данный момент здесь, но через наш центр прошло 470 человек. Угу. Это те люди, которые остались в Нарве. Дорогие нарветяне, дорогие гости, сегодня день радости, день города. Радуемся вместе, но сейчас Нарва в наших руках. Это наш город. Мы все должны дать самое хорошее для Нарва от себя. Я обещаю делать от себя самое хорошее, что я могу. И уверена, что вы должны делать и для развития города Нарва. Я поздравляю вас с этим праздником. Желаю вам прежде всего мирного неба над головой. Надеюсь, что все неприятности, как и эта тучка, обойдут нас стороной, и сегодня будет настоящий праздник в нашем городе. Нарва to miejsce, о котором sporo mówi się od 2014 roku. Wielu uważa, że zarówno regiony takie jak Łotewska Ładgalia i estońska Wiruma Wschodnia mogą kiedyś stać się drugim Donbasem. Na szczęście obecnie nie ma tu znaczących zalążków separatyzmu. Jest jednak uczucie braku przynależności. Przyszłość jest niejasna, jednak z pewnością wschód Estonii i Łotwy czeka jeszcze długa droga do pełnej integracji z resztą kraju.